Cześć kochani, witam się kanale Agnes Beauty Vlog i zapraszam was na kolejny film na moim kanale, a dzisiaj pokażę wam, co potrzebne jest nam przy kompletowaniu wyprawki dla naszego maluszka. I to jest pierwsza część, po tym filmie pojawi się druga część, gdzie pokażę wam, co trzeba kupić dla nas jako mam do porodu i trochę po porodzie, co potrzeba. Także bez żadnego gadania, przechodzimy do filmu. Zanim zacznę i zanim przejdziemy do sedna tego filmu, czyli pokażę wam, co potrzebujecie, kiedy kompletujecie wyprawkę dla swojego dziecka, to powiem wam taką ciekawostkę, że ja już ten raz film nagrałam, ale niestety był za długi, za bardzo się rozgadywałam i ten film wytrwał po prostu wieczność, więc postanowiłam, że usunę, nagram jeszcze raz i jeżeli w tle będzie słychać moją córkę, bo ona na razie śpi, ale za chwilę ma porę karmienia, a jestem sama w domu, a muszę dla was nagrać ten film, was nie muszę, tylko po prostu chcę, no więc jest ona tam, leży sobie na łóżku i jak dzisiaj nagrywam, widzicie w innej scenerii. No i właśnie ona sobie tutaj leży na łóżku i śpi, więc jak będzie tam słychać płacz za chwilę, to jest po prostu ona. No sobie na razie śpi, ale dobra, przechodźmy już do filmu. Napisałam sobie tutaj, spisałam sobie wszystkie rzeczy, które są niezbędne podczas kompletowania wyprawki dla naszego dziecka. Zacznijmy może od takich podstaw, czyli typu łóżeczko, komoda i jaka ewentualnie szafa wam polecam. Więc jeżeli chodzi o łóżeczko, my mamy łóżeczko z firmy Klubś, nazywa się łóżeczko Luna. Tutaj macie zdjęcie tego łóżeczka. To jest łóżeczko, które jest też kołyską. Ono się tak ładnie buja na boki. Potem możecie sobie zablokować i nie buja się. To łóżeczko na bokach ma takie plastiki zabezpieczające na ramy, można tak rzec. Gdzie dziecko na przykład, kiedy sobie staje i jedzą zęby i sobie gryzie, to może sobie gryźć te plastiki zajmiecie, bo mamy ładne łóżeczko. Mamy też regulację tej jednej jakby ścianki, ona się opuszcza trochę na dół. Kiedy dziecko już śpi niżej, to po prostu tą jeden bok sobie opuszczacie i jest lepiej wam włożyć dziecko do łóżeczka. Pod spodem ma fajną szufladę i wam radzę to patrzeć. Taka moja mała rada, jeżeli kupujecie łóżeczko, to patrzcie, aby ta szuflada była zasłonięta. Ponieważ dużo łóżeczek jest takich, że ma szufladę odsłoniętą, tą szufladę pod łóżeczkiem oczywiście, a no to nie jest estetyczne, to jest raz, dwa, tam się zbiera kurz i wszystko widać, co macie w środku. A jeżeli macie szufladę pod łóżeczkiem zasłoniętą, to jest wszystko elegancko. Dodatkowe miejsce na przechowaniu różnych rzeczy, a to jest ważne, kiedy macie dziecko małe. Dobrze, przechodzimy teraz do komody. Tak szybko wam opowiem te parę słów. Jeżeli chodzi o komodę, też mamy z firmy Klubś. Też macie tutaj zdjęcie tej komody naszej. I ta komoda jest razem z przewijakiem. Ten przewijak oczywiście się zdejmuje, kiedy już nie używacie przewijaka, kiedy dziecko nie ma papiersów, to wtedy sobie zdejmujecie przewijak i macie piękną komodę. Ona jest, jak widzicie, trzyszufladowa, jest biała, bo my wszystko chcemy białe. Chcieliśmy białe, więc mamy białe. I w trzech szufladach one są naprawdę pojemne i możecie sobie tam wsadzić, co tylko chcecie. Jeżeli chodzi o szafę, ona niedawno się pojawiła u nas w pokoju, u naszej małej w pokoju. To szafa jest z Ikei, tutaj macie zdjęcie i ona jest super, ponieważ ma na górze drążek i na dole ma półeczkę. Mój chłopak oczywiście zrobi jeszcze mi jedną półkę, więc będę miała trzy półki na jakieś przechowanie rzeczy i też sprawdźcie, kupujecie jakąś szafę, no to też żeby tych półek miała i tego miejsca miała jak najwięcej, bo uwierzcie mi, że każde miejsce wam się przyda. Jeżeli chodzi o wózek, bo na przykład możecie o tym nie wiedzieć, bo na przykład ja nie wiedziałam. Jeżeli chodzi o wózek i kupujecie wózek, powiedzmy te trzy w jednym, my na przykład mamy wózek z firmy Taco Laret Imperial, tutaj macie zdjęcie oczywiście naszego wózka i on był trzy w jednym, czyli miał nosidełko, głęboki wózek i spacerówka i na razie na spacerówkę, teraz przeszliśmy na spacerówkę i na razie nie narzekam, także jest ok. Ale to różnie bywa z tymi spacerokami. Ten wózek, co my mamy, to on jest głęboki, jak widzicie na zdjęciu, jest takim masywnym wózkiem. I też patrzcie, aby ten wózek, ta gondola była dosyć głęboka. Powiedziałam bardzo często, że wózki są bardzo płytkie i krótkie. A mieliśmy tę gondolę dosyć głęboką i dosyć długą. I to ładnie się prezentowało. To jest raz, a dwa miał po prostu więcej miejsca, a trzy na dłużej nam starczyła.
Jeżeli chodzi jeszcze o wózek, to patrzcie też, aby pod podem wózka ten koszyk tak zwany albo torba była na przykład tak jak mieliśmy z takiej Ela Eco skóry. I jest taka łatwa do przetarcia i też patrzcie, aby miała dużo miejsca, bo to też jest bardzo ważne. I jeżeli chodzi o nosidełko, to nie kupujcie tego nosidełka z tego zestawu 3 w 1, tylko oddzielne, bo to nosidełka z tego zestawu tak zwane antymandatówki, żeby się nie dostały mandatu, a tak naprawdę nie chroni dziecko. A ja tego nie wiedziałam, mamy to, używamy. No, całe szczęście żadnego wypadku nie mieliśmy, ale ostrzegam was, kupcie po prostu oddzielnie nosidełko. Wchodzimy na te rzeczy, jakby są, które są niezbędne podczas kupowania, kompletowania wyprawki. Więc ja tutaj mam oczywiście tutaj, żebym nic nie pominęła, ale będę wyciągała sobie tutaj z torby. Mam tutaj wielką torbę, proszę. I tutaj mam wszystkie rzeczy, naprawdę. Chcę wam podkłady do przewijania, ale możecie kupować nie tylko te z apteki, takie typowo apteczne, tylko takie zwykłe, które są w sklepach też. Na przykład bardzo fajne były podkłady z Dady, ale te podkłady z Dady to się rzadko pojawiają. Ostatnio pojawiły się chyba w maju czy w czerwcu i teraz też jak się pojawią, to słuchajcie, pokupujemy parę tych sztuk, tych opakowań, bo są naprawdę super. Fajne też są podkłady z Tesco, one są z firmy Happy. Ja mam tutaj na przykład z firmy Bevola. I słuchajcie, to jest 10 sztuk i to kosztuje 10 zł. Tesco też są za dychę, Zadę też są za dychę. Te podkłady z firmy Bevola są w Kauflandzie i na przykład są na promocji za 8 zł. Także 10 sztuk takich podkładów do przewijania to jest za 8 zł, to naprawdę bardzo, bardzo tanio. A jeżeli chodzi o te podkłady, to wam polecam je na przewijak, do podróży, kiedy idzie do lekarza i na przykład teraz wiadomo jakie czasy są, że no lepiej kłaść taki podkład sobie. Ewentualnie potem na przykład możecie to stosować jako taki nieprzemakalny podkład na materac, zamiast takiego specjalnego, to możecie to właśnie położyć sobie na materac do łóżeczka, a potem prześcieradło, zamiast takiego nieprzemakalnego pokrowca. Druga rzecz to oczywiście pampersy, jedyneczki. Jeżeli chodzi o jedynki, to kupcie sobie na razie z 2-3 opakowania, a potem najwyżej dokupicie, bo no, mogą na tych jedynek schodzić dużo, mogą mniej, to zależy od waszego dziecka tak naprawdę, ale na razie kupcie sobie tak 3 opakowania, to jest max, a potem sobie dokupcie, bo my chyba jedynek zużyliśmy 4 czy 5 opakowań, no bo ona była mała jak się urodziła, no ale jedynki są chyba tylko do 4 kg czy do 5. Jak dziecko wam się rodzi 3600, na przykład 4 kg, no to ile ponosicie? Więc na razie kupcie sobie 3 opakowania pampersów rozmiar 1. My używaliśmy firmy Pampers i nic się nie stało, ale to już od was zależy, co kupujecie. Ja wam tylko polecam jakieś tam produkty. Jeżeli chodzi o chusteczki nawierzane, to zwróćcie na to uwagę. Ponieważ ja nie wiedziałam, my nie wiedzieliśmy, kupowaliśmy chusteczki, no i kupiliśmy sobie na początku firmy Pampers. To prawda, no, zużyliśmy te chusteczki, a w składzie tych chusteczek są jakieś takie niedozwolone substancje, które no, szkodzą naszemu dziecku, a jednak tych chusteczek używa się w strefach intymnych, używa się przy nabłyżce, przy rączkach, no, bardzo, bardzo często używa się tych chusteczek. Także ja wam dam linka do strony, dam wam linka w opisie do strony, gdzie chłopak widział takie te chusteczki, które są ok i te, które są niezbyt. I na przykład ja wam pokażę te, które są super, nie są drogie, a fajne mają skład. To są, słuchajcie, chusteczki z Baby Dream. To są, słuchajcie, chusteczki Rossmanowskie. To jest firma Rossmanowska. I ogólnie polecam wam firmę właśnie Baby Dream. Czy na przykład do słoiczków, czy do jakichś herbatek, czy do jakichś picia. No to polecam wam tą Baby Dream, bo jest super. I te chusteczki Baby Dream Extra Sensitive. To już kombinujesz. To ja wam je polecam serdecznie, bo one są, tak jak wam mówiłam, one mają super skład. Nie są drogie, często można je sprawdzić, można je zdobyć w promocji, wam je polecam. Polecam wam też na chusteczki takie pudełko. Tu wam wstawię zdjęcie tego pudełeczka, on jest super. Chodzi o jakieś polecenie, takie, które na przykład ja nie wiedziałam, że takie coś jest, a super nam się sprawdza. To są, słuchajcie, woreczki na pampersy.
też z firmy Baby Dream, też rossmanowskie. I to są, słuchajcie, takie zwykłe, wygląda jak zwykła reklamówka, foliówka. Z takimi normalnymi uszami, tylko ona jest po prostu pachnąca. I kiedy wam się zdarzy, na przykład w gościach, ewentualnie po prostu w domu, kiedy macie na przykład tak jak my połączony salon z kuchnią i wiecie, no, wszystkie zapachy z kuchni przechodzą nam na salon. Także polecam wam te woreczki, bo one są super, ładnie pachną, a jeżeli macie grubszą sprawę w pampersie i wrzucicie ją do takiego woreczka, to nie czujcie na, w pokoju, że pampers jest właśnie z grubszą sprawą w naszym śmietniku. Więc polecam wam te woreczki, ich jest 100 sztuk, a one kosztują teraz chyba na promocji za 6,20, a tak to kosztują około 8 zł, więc to jest naprawdę, nie są drogie wydatki, nie jest to duży wydatek, a jest super, także wam polecam. To chodzi o przewijanie, to bo trzeba czymś dupkę smarować, wiadomo. My używamy na przykład linomagu zielonego, on jest sprawdzony już przez pokolenia. Używała to moja mama, jak ja byłam mała. Używała to moja ciocia, jak była moja chrześniaczka mała. Używała to moja bratowa, jak mój chrześniak był mały. I teraz ja używam i to jest, słuchajcie, linomag zielony. On jest super fajny, na wam na tłuści. Ewentualnie, jeżeli macie jakiś odparzy wam się dupcie, no to polecam wam sudokrem. On jest super, ale ja na przykład go tylko stosuję na noc. Bo zauważyłam, że jak stosuję go, no miałam taki mały wypadek, że linomak nam się skończył i stosowałam ten sudokrem codziennie przy każdej zmianie pieluszki, czyli kilka razy dziennie smarowałam, to ona potem przy dupce miała takie krostki, jakby takie ale krostki ropne. I jak słuchacie, tylko kupiłam linomak. Kleją może, że się słuchać, bo się przebudziła mi. I jak słuchajcie, tylko kupiłam linomak i posmarowałam nią dwa razy jej dupkę, to słuchajcie, raz, dwa, trzy nam to znikło. Więc sudokrem jest fajny, ale tylko na odparzenie, ewentualnie tylko na noc, bo słuchajcie, on bardzo, bardzo, bardzo mocno wysusza. Jeden taki starszy trik, który macie na przykład na odparzenie dla waszego dziecka, to jest, słuchajcie, mąka ziemniaczana. Jeżeli macie, odparzy wam się dupcia bobaska, to bierzecie sobie mąkę ziemniaczaną i tam wiecie, wklepujecie tą mąkę ziemniaczaną, zamykacie pampersa i następnego dnia, czy na przykład przy następnej zmianie pampersa, wymacie tą mąkę i bingo, po prostu jest super, nie ma odparzenia i nie ma czerwonej dupci. No i też pamiętajcie, żeby raz na jakiś czas tego bobasa sobie tak zostawić, żeby on poleżał sobie na przykład w tym podkładzie do przewijania, tak gołego, bez pampersa. Tak, żeby sobie tam, wiecie, przewietrzyło się. Dziecko lubi, bo wtedy jest wolne, czuje, wiecie, powietrze przy dupci i jest szczęśliwe. Na to na przykład nasze jest szczęśliwe, tak czasami robimy. I ono sobie tam wietrzy wszystko i no, cieszy się niesamowicie wtedy przy tym. Raczej przy noworodku, słuchajcie, potrzebny wam jest do pielęgnowania tego kikuta Octanisept. Polecam wam go serdecznie. I gazik jałowy. Ja mam takie małe, one są 5×5. Te gaziki, akurat to są 3 sztuki. Ten Octanisept też nie był drogi. Tutaj wam nadam cenę do najlepszej apteki w internecie. Dam oczywiście wam linka do tego. I słuchajcie, no to jest super. Przykajcie sobie, wiecie, na przykład gazik jałowy. Wyjmujecie gazik, układacie sobie takiego trójkąta. Przykajcie sobie ten gazik i dookoła tego kikucika sobie pielęgnujecie, wiadomo, bo tam zaraz się ropy robią. Przepraszam, że się śmieję, ale to co ona tam wyczynia, to jest po prostu kosmos. Pielęgnacja i pępuszka, zamiast na przykład tych gazików jałowych, polecam wam te oto patyczki do uszu. Tylko one są takie, nie takie zwykłe, tylko mają, one wyglądają tak, mają takie jakby ograniczniki, że głębiej nie włożycie do ucha, tylko tą część. I pamiętajcie, aby pod żadnym pozorem nie czyścić ucha w środku dziecka, tylko małżowinkę, jak mamy ucho, to czyścimy tylko tutaj zewnętrzne. Tylko to tutaj jest na zewnątrz uszko. Najlepiej robić to z solą fizjologiczną i tej soli też wam potrzebna jest, duża ilość dosyć. I słuchajcie, ta sól fizjologiczna jest na przykład dobra do wkrawiania do noska, do przymywania oczek, do na przykład, jak macie dziewczynkę, do przymywania stref intymnej dziewczynki, do inhalacji też są bardzo dobre. Ja mam te nożyczki dla dzieci, czyli z zaokrąglonymi końcówkami, ale one się nie sprawdziły i kupiłam takie zwykłe nożyczki, takie najzwyklejsze z tymi ostrymi krawędziami. Jak pierwszy raz
obetniecie tymi nożyczkami, to innych nie będziecie chciały, czy chcieli, bo to się też mogą ucinać oczywiście. No także te nożyczki to są najlepsze, z tymi właśnie końcami takimi normalnymi. Przejdźmy może do pielęgnacji naszego maluszka, czyli jakie potrzebne rzeczy Wam są do pielęgnacji. Oczywiście wanienka, ja Wam polecam wanienkę na stelażu, bo wtedy się nie musi się schylać, wszystko robi się na prosto i jest elegancko. I jeżeli chodzi o mycie, czy możecie myć, to ja Wam polecam emolium, tu Wam wstawię zdjęcie, tą emulsję właśnie do mycia z firmy Emolium, tu macie zdjęcie tego. Ale też możecie kupić zwykłą Nivea Baby czy Bambino i to też jest super, że mam te emolium i musimy po prostu je zużyć. Ale faktycznie ta skórka dziecka jest taka milutka, mięciutka i no wiecie jak to jest same po kąpieli. Jeżeli chodzi o coś do posmarowania ciałka po kąpieli, to ja nie polecam Wam tego balsamu z emolium, tego właśnie tutaj, bo on jest okropny. Jest strasznie tępy i ciężko się rozsmarowuje, jeżeli chodzi, rozsmarowuje się na ciałku. Ja Wam polecam to mleczko z Bambino, jest to mleczko dla niemowląt. Ono jest hipoalergiczne, tak, to Wam polecam z całego serca. Fajnie się rozsmarowuje, nie podrażnia, fajnie nawilża, nic tylko brać. A jest niedrogie, bo kosztuje 10 zł za 200 ml. I słuchajcie, ja te 200, tą 200 przy kąpaniu to drugi dzień miałam na pół roku. Także wiecie, no wiadomo, im dziecko rośnie, tym większy macie obszar do smarowania, tym więcej tego zużywacie. Ale na przykład ja na początku potrzebowałam tego dosłownie tylko troszkę. Polecam Wam. Ono też jest bezzapachowe i jest do skóry wrażliwej i atopowej. Także jakieś dziecko jest alergikiem, ewentualnie Wy w rodzinie macie jakichś alergików, no to Wam je polecam, bo jest super. Polecam Wam też taki krem ochronny, bluzkujący z Bambino. On jest w tej takiej metalowej puszce i ja smaruję tym kremem buziaczka naszego malucha i on wtedy właśnie też Wam nawilży i on też jest chyba, on też jest hiperdelikatny emolient i on jest też dla skóry z atopią, bo nawet to pisze ulga w atopii. Więc polecam Wam ten krem do smarowania właśnie buziaczka. Jeśli chodzi o kremy, takie wyjście na mróz czy na wiatr, kiedy wchodzicie na dwór z takim maluchem, to polecam Wam ten krem z Nivea, to jest Nivea Baby, to jest ochronny krem na każdą pogodę, on jest chroni przed mrozem, chłodem i wiatrem od pierwszego dnia życia. To jest super dla takich maluszków i dla starszych dzieci, które już są powyżej tego 6 miesiąca, polecam Wam ten krem. On jest z firmy Flosslac, to jest super krem ochronny dla dzieci i niemowląt. Ja sama go stosowałam jak była mała, to było takie samo opakowanie, chyba inne pigwinki były, ale on jest super i słuchajcie, on jest w aptece do kupienia. Także tu się jest apteczna sprawa i to jest właśnie dla dzieci, które są powyżej 6 miesiąca życia. Dla maluszków polecam Wam ten, a od 6 miesiąca polecam Wam ten sopalek. Ale jeżeli chodzi o karmienie, na przykład kiedy nie karmicie piersią, to jeżeli jesteście w ciąży, zastanówcie się nad mlekiem modyfikowanym. Ja Wam polecam z całego serca mleko z Babylona Pro Futura. Tu macie zdjęcie, bo no to jest dla mnie najlepsze mleko. Nasza mała po tym fajnie zaakceptowanie, miała żadnej alergii, nie miała kolekki, miała, ale takie średnie. No i jeżeli karmicie mlekiem modyfikowanym, to ja Wam polecam butelki. Mam tutaj dwie, sorry, że są takie użyte, ale one były używane. Tutaj mam jedną z Canpola, a tu mam drugą z firmy Lovi. Jeżeli chodzi o tą z firmy Canpola, to ja tak średnio ją polecam, ponieważ raz, że ona tylko 120, więc tą buteleczkę będziecie mieć do, nie wiem, 3 miesiąca życia? Chyba tak. No. Dwa, on jest, ten smog jest strasznie twardy i ciężko jest kusać. Natomiast polecam Wam butelkę z firmy Lovi. I to są po prostu, firma Lovi to jest po prostu super firma. Jeżeli chodzi o tą butelkę, raz, że jest duża, to jest 150 i Wam starczy na całe, no starczy Wam do... Poczekajcie, sprawdzę to, kiedy dziecko pije tyle mililitrów. Znaczy Wam, słuchajcie, to 150 ml dziecko pije w 4 miesiącu, więc do 5 miesiąca życia starczy Wam to ma butelka, a tamta starczy Wam do 3 miesiąca życia chyba? Chyba tak, no myślę 2 razy dłużej. To jest raz. Dwa. Jeżeli chodzi o smog, jest mięciusi, bardzo miękki i on też, jeżeli dziecko go zsie, to on działa jak sutek mamy, czyli widzicie, jak on go zsie, to on się wydłuża, ta szyjka, oczywiście. Staram się tak, żebyście zobaczyli, widzicie? Dziecko sobie zsie
i to się, słuchajcie, wydłuża, tak jak brodawka mamy. Więc, jeżeli karmicie piersią, a na przykład w nocy chce wstać sobie tata, ewentualnie na przykład wyjdziecie sobie do lekarza, czy na przykład musi sobie wyjść i dziecko w międzyczasie będzie chciało być karmione i macie mleczko, zostawiacie sobie, no to wtedy tata może karmić te bobasa właśnie tym oto, tą butelką, bo ona nie zaburza odruchu ssania piersią. Możecie ssać, może ssać waszą piersią, ale może też ssać butelkę i to nie zaburzy tego odruchu ssania. Ponieważ często jest tak, że dziecko jest na piersi i ono spróbuje raz z butelki, to już jest koniec, bo on nie chce piersi, bo podobno z piersi jest ciężej ssać z butelki. A ta butelka sama działa, tak samo działa jak piersi. Sam wam z tej firmy smoczki do ssania, chociaż nasza nie chce teraz smoczków, ma kciuka, ale jeżeli szukacie smoczków, to wam polecam te smoczki z firmy Lovi. Często możecie kupić to razem w komplecie, czyli butelka ze smokiem. I macie już ok, przez cały zestaw. Teraz przechodzimy do tak zwanej apteczki niemowlaka i to będzie chyba na tyle. No, jeszcze tam wam opowiem o paru sprawach, których na przykład możecie mieć, ale niekoniecznie. Także przechodźmy do apteki naszego dzieciątka. Co potrzebujecie w takiej apteczce malucha? Oczywiście potrzebujecie leku na kolkę. Najlepszy lek na kolkę to jest, słuchajcie, Subsimplex, tutaj macie zdjęcie. I najlepszy to jest ten Subsimplex niemiecki, więc jeżeli ktoś jest z Niemiec, macie osobę, która pracuje w Niemczech, mieszka w Niemczech, to poproście, żeby wam sprowadziła, bo u nas w Polsce nie można kupić, ale to nie jest ten oryginalny, a najlepszy jest ten oryginalny, więc na kolkę jest najlepsze to, ewentualnie Espumisen, ale Subsimplex to jest po prostu złoto. My używaliśmy i nasza malutka, co prawda nie jest karmiona piersią, tylko butelką i mlekiem modyfikowanym, miała kolki, ale co prawda kiedy dostawała tego Subsimplexa oryginalnego niemieckiego, to tych kolek po prostu miała lżejsze i to lżej u nas przeszło. Zastanówcie się nad lekiem na gorączkę, bo na przykład może tak się zdarzyć, że po szczepieniu będzie miała gorączkę, czy po prostu tak, wiecie, straci swoją odporność i po urodzeniu i może mieć jakąś gorączkę. Więc ja wam polecam na przykład lek ten Pedicetamol. On u nas się sprawdził. Nie musicie oczywiście go kupować, ale no, nam taki pediatra polecił. Najlepiej swojego pediatra pytajcie. Ale ja wam ogólnie polecam ten Pedicetamol. Oczywiście, jeżeli chodzi o leki, to pamiętajcie, że wszystko skonsultujcie ze swoim lekarzem, ze swoim pediatrą. Ja wam tylko mogę pokazać, że to jest super, ale wam może coś innego się sprawić. Więc pamiętajcie, zawsze o wszystko pytajcie pediatrę, czy tak zwanej, czy też położnej. A jeśli chodzi o ten lek, o ten Pedicetamol, to on jest super się podaje, bo on ma taką, zobaczcie, pipetę. Tutaj na tej pipecie jest miarka. O, odmierzycie sobie, ile potrzebujecie. No powiedzmy, że potrzebujemy tego na 1-2 ml, czyli tyle. I łatwo się podaje to do pyszczka, do buziaczka dzieciątka naszego, bo do buziaczka i raz, dwa, trzy, to wam wszystko wlatuje. Jeżeli chodzi też o dawkowanie, tutaj na boku jest napisane całe dawkowanie, czyli ile dziecko ma miesięcy, ile ma kilogramów, a ile powinien dostać. No i też o katar, to polecam wam plasterki Aromactive. One są od pierwszego dnia życia i te plasterki są po prostu tak mocne, że jak nasza miała... Tak, kup sobie tą grzechotkę, no pewnie. Jak nasza miała katar i słuchajcie, my ją przylepiliśmy ten plasterek tutaj na śpioszkach, i ja akurat wtedy też zatkało i nadchyliłam się nad nią, żeby ją nakarmić w nocy, bo wtedy jeszcze wstawałam nam w nocy, to mi się momentalnie odetkał sam nos, więc polecam wam te plasterki Aromactive, to one są od pierwszego dnia życia na katarek, a kiedy dzieciątko jest trochę starsze, czyli ma powyżej 3 miesiąca życia, to wam polecam te kropelki na Sleeping Baby. No i kiedy dzieciątko jest starsze i zaczyna nam ząbkować, polecam wam żel na ząbki, czyli Dentinox N, to jest najlepszy żel na ząbki, słuchajcie, nasza malutka, i tylko taka szczoteczka jest na palec, to wam wystawię zdjęcie. Nasza mała, kiedy teraz też tam chyba coś z jąsaminem ma problemy, swędzą ją. Nasza mała, kiedy właśnie też miała problem z ząbkowaniem, znaczy teraz mam taki problem, tam swędzą ją dziąsła, to słuchajcie, ja na tą szczoteczkę silikonową nakładam tego żelu, chwilę jej masuję i jest ulga.
Oczywiście nie zabrakłoby w naszej apteczce też termometru. Ja mam taki termometr z firmy Braun. On jest takim tutaj do ucha i to jest najlepszy termometr. Nie żadnego tutaj zbliżenia do czoła, tylko do ucha to jest najlepszy. Ja mam ten z Brauna i on jest super, polecam Wam serdecznie. I teraz tak szybko przelecimy to, co możecie kupować, ale niekoniecznie. Na pewno musicie kupić rożek. Najlepiej jeden, może kupić dwa. Kocyk, proszę, możecie kupić, to zależy jaka pogoda. Jeżeli macie taką, jak teraz rodzicie w zimę, no to kupcie grubszy, jeżeli rodzicie w lato, kupcie taki fajny na drukach robiony. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o ubranka, to rozmiar 56, to kupcie sobie naprawdę ich mało, bo po ubranek, jeżeli kupcie dużo, nie wykorzystacie. No też jeżeli chodzi o to, no to kupcie kombinezon. Wiadomo, jeżeli rodzi się w zimę, no to kupcie zimowy kombinezon, jeżeli rodzi się latem czy wiosną, no to kupcie taki już cieńszy, czy jesienią kupcie cieńszy ten kombinezon. Czapeczkę tak samo zimową, czy też letnią. I jeżeli chodzi o to, co możecie mieć, a niekoniecznie, no to na pewno możecie, ale nie musicie. To kamerka. Czasem się przydaje, czasem nie. Kokon do łóżeczka. To też zależy od Was, bo na przykład tam się wymaga sprawdza, a innym nie. Ochraniacze do łóżeczka. Też możecie kupować, ale nie trzeba. To już zależy od Was. To jeszcze. Monitor oddechu. Dla mnie to jest zbędna rzecz, ja tego nie miałam, dziecko ma się świetnie, ma 7 miesięcy i świetnie rozwija i nie ma problemu z oddechem. Co tam jeszcze miałam? Czekajcie. Sprawdzę to swoje ściągi. Poduszka do wózka. Możecie kupować czy też nie. Ja mam taką poduszkę płaską, ona mi się sprawdza, więc do wózka możecie sobie kupić. I chyba to wszystko, tak? Muszę trochę mniej. Także kochani, jeżeli Wam się film oczywiście spodobał, to pamiętajcie o kciuku w górze, o komentowaniu i subskrybowaniu tego kanału, aby widzieć nam na bieżąco, żeby było nas więcej i więcej i więcej. A my się widzimy już w kolejnym filmie, czyli w drugiej części wyprawkowej i wtedy Wam opowiem, co potrzeba do... co kupujemy dla nas, dla mamy. Także do zobaczenia kochani w kolejnym filmie. Bye!